Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie jako gospodarz uroczystości. Mamy dzisiaj przyjemność organizować w naszej szkole Święto Nauki i szczegóły o tej uroczystości przekaże Wam pani dyrektor Wydziału Edukacji w Chojnicach, pani Irena Laska. Dziękuję bardzo. Cieszę się niezmiernie, że powiat chojnicki wraz z drugim liceum ogólnokształcącym może aktywnie promować Święto Nauki, aktywnie promować drzwi otwarte funduszy europejskich, które właśnie od dzisiaj w całej Polsce obchodzimy. Dla uczniów czeka mnóstwo atrakcji, między innymi warsztaty, czytanie bajek, konkurs Potyczki Newtona, który właściwie realizujemy już od kilku lat dla uczniów siódmych klas szkoły podstawowej, drugiej i trzeciej gimnazjum oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jestem przekonana i mam ogromną nadzieję właściwie, że ten dzisiejszy dzień pozwoli Wam spędzić w bardzo atrakcyjny sposób czas, że będziecie mogli właściwie pewnie nie po raz pierwszy przekonać się, jak fascynująca może być nauka. Myślę, że Święto Nauki w LCNK w Chojnicach możemy uznać jako otwarte. Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału. Dziękuję bardzo. No, proszę też. Dlaczego? Ja muszę ci wszystkie wyłowić. Daj mi sobie. No, proszę. Nie. Po dodaniu dałyby nam w tym rzędzie 12, w tym rzędzie 12 i w tym rzędzie 12. Macie może na to jakiś pomysł? Tutaj mamy 6 i 1. Co jeszcze musimy dodać do tego, żeby wyszło nam 12? 5 plus 3. Tak, dobrze. Oja! Ja ją złowiłam! Tak, są wczytani w pomysze. Wiecie, kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej? W którym roku? To będzie quiz. Ja powiem takie trzy odpowiedzi. 2004, niedawno była rocznica. 2004, 2008 czy 2012? No, a jak reszta? 4, 8 czy 12? 4. No, to jest dobra odpowiedź. Na jakąś nagrodę trzeba dać. No, są, proszę po cukierku sobie. Czwarty? A pokazujemy wyższa i na 15 minut. To trochę dużo, ale... oni lepiej... Dobra, jest jeszcze. Macie jeszcze dużo czasu, spokojnie. Dopiero 3 minuty. Nie musicie się spierać. Tak po kolei musicie na terenie tutaj zbierać to, co jest w przepisie, dobra? Aby ugotować sok, potrzebujemy garnka, do którego z odległości jednego kroku wrzucamy 10 różowych jagód. Dobra, do mnie to przyjdzie. Musicie znaleźć 10 różowych jagód. Tutaj, zobaczcie. Tam po tej trawie. Macie gwiazdki? Proszę i na czas. Od 10 metrów, 1,5 centymetra, 2 metry.
Kochani, witam Was serdecznie na Święcie Nauki w drugim liceum ogólnokształcącym. I żeby uświetnić tę uroczystość, nasze uczennice wystąpią dla Was z krótkim występem artystycznym. Posłuchajcie. Myślimy, że do takich utworów naprawdę warto wracać, bo są to utwory zabawne i niestety ubolewamy nad tym, że mamy dla Was tak mało czasu i że Wy macie dzisiaj tak mało czasu dla nas, ale mamy nadzieję, że sięgniecie też sami po te utwory, żeby je przeczytać. No i zapraszamy. Ja chciałabym Wam przeczytać wiersz Danuty Wawiłow na wystawie, żeby zachęcić Was właśnie do wierszy tej poety. Idę z mamą na wystawę. To dopiero jest ciekawe. Piękny pałac, wielka brama. To muzeum, mówi mama. Nie widziałam ani razu tylu ludzi i obrazów. Samych sal ze 100 tysięcy. A obrazów jeszcze więcej. Co tu jest namalowane? Czy to człowiek? Czy to dzbanek? A czy była jakaś dziwna plama? Nie wszyscy wiedzą, że jest wiele wszechświatów. Są wszechświaty grube i chude, kolorowe i nabłuchiwane, mrugające i odrzutowe. Są też wszechświaty bardzo nieduże, a ten, który zamieszkują krztacze, jest najlepszym i najmniejszym ze wszystkich wszechświatów. Otóż każdy taki wszechświat jest sobie całkowicie osobno i na ogół nie spotykają się ze sobą w żadnym punkcie. Ale jak już się spotkają, to taki punkt nazywa się dziurą kosmiczną. Cała mucha z łodzi do zwierza. Po drodze patrzy strażacka wieża. Na wieży strażak zastał i chrapie. W dole pod wieżą gapią się gapie. Mucha strażaka ukrywa srodze. Podskoczył strażak na jednej nodze. Spogląda, gapie w dole zebrali się. Wokoło rozejrzał się. O rety, pali się! Pożar widoczny, tak jak na dłoni, złapał za sznurek, na alarm dzwonił. Pożar, panowie, wstawać, panowie, dom się zapalił na Julianowie. Sznurek strażacy szybko zerwali się. Pali się, pali się! Dzień dobry wam, cześć. Tego ty się ze mną przywitasz? Kto jeszcze się ze mną przywita? Cześć, dzieci! Jestem Laura, przygotowałam dzisiaj dla was prozę. A dokładnie jedną z historii Mikołajka. Chcę wam ją teraz opowiedzieć. Jest pod tytułem Ludeczka. Chcecie posłuchać? Tak! Super, to zaczynamy. Wcale nie byłem zadowolony, kiedy mama powiedziała mi, że jedna z jej przyjaciółek przyjdzie do nas na herbatę ze swoją córeczką. Nie lubię dziewczyn. Są głupie, umieją bawić się tylko lalkami i w sklep i ciągle beczą. Oczywiście ja też czasem płaczę, ale tylko wtedy, jak jest jakiś poważny powód. Bądź bardzo miły dla Ludeczki, powiedziała mi mama. To czarująca dziewczynka i chciałabym, żebyś jej pokazał, że jesteś dobrze wychowana. Nie, ale tak jest świetne.
to rozwiązać tu stosą. A nie, 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 może być, będziesz tak niż. Ja to nie papie. A ja to papie ten. Nie tak, nie tak. Powinien być taki i taki na przykład. Potem ma to wejście. Co młodzież ma do wykonania, może pan powiedzieć? Młodzież ma do wykonania doświadczenia. Mają karty pracy do wypełnienia. Także to są takie doświadczenia właśnie polegające na metodach otrzymywania soli, badanie właściwości kwasów, wykrywanie białka, skrobi. Super. I nad stołem, nie? Wszystko nie wytrzymiecie, żeby nie było.